Witam Państwa. Dzisiaj mamy podsumowanie 2015 roku i oczywiście tego kanału na YouTube. No i teraz jesteśmy tutaj dzisiaj na rynku we Wrocławiu, no i chcemy parę słów do Państwa powiedzieć. No i teraz oddaję głos. Jeszcze raz dobry wieczór. Z wrocławskiego rynku pierwszy raz, być może nie ostatni. Robimy dla Państwa nagranie, Mariusz Szczytyński i Beata Andrejas. Jest 30 stycznia 2016 roku, a więc czas na podsumowanie 2015 roku, ale przede wszystkim na podziękowanie wszystkim subskrybentom, wszystkim widzom oczywiście, wszystkim sympatykom, komentującym osobom, chociaż z niektórymi komentarzami no, zupełnie nie możemy się zgodzić, ale oczywiście witamy osoby dyskutujące merytorycznie pod filmami, bo na naszym kanale są przede wszystkim filmy dokumentalne i dokumenty filmowe. Podziękowania gorące także dla osób sponsorujących czy wspierających telewizję. I zapraszamy do oglądania w roku. Też zapraszam. 16. Aha. No proszę, no fajnie, dziękuję. Jesteśmy w miejscu publicznym. Tak, młodzież, no, w sobotnim nastroju. Tak jest, złota młodzież musi po prostu swoje 5 minut zrobić, ale bardzo dobrze, no widzicie, to jest wszystko w naturze, cała wstawka. Ja tutaj, co ja mogę powiedzieć? No ja tutaj się akurat wbiłem w to Królestwo TV z materiałem historycznym. Od września. No i w sumie wyszło w ciągu tak krótkiego czasu takie duże zainteresowanie, że w sumie to zainteresowanie świadczy o tym, że no te filmy cieszą się popularnością i to w sumie nas motywuje do tego, żeby dalszej pracy dla Państwa, żeby to można było, to miało ręce i nogi. Ja tylko ze swojej strony powiem, niedawno dostałem taki, znaczy przeczytałem jeden taki komentarz, ale był rewelacyjny, że komuś, powiedzmy, jak to się mówi, gul skoczył z tego powodu, że no jaka tutaj edukacja jest, przy jakimś tam filmie była akurat edukacja, no i jaka tu edukacja jest, jak to są, powiedzmy, totalne bzdury. A więc no jaka może być edukacja bzdurami? A to, wiecie co, mi się to tak podobało, że ja w ogóle, że to, takie komentarze, słuchajcie, one też są dobre. Nawet, słuchajcie, wiecie co, ja wam powiem tak, z mojego doświadczenia, ja już trochę na, powiedzmy, no mi tam kiedyś wywalili kanał na YouTubie i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć coś takiego, że zawsze ci wszyscy oponenci, obojętnie jaki tam by nie ten temat, oni mnie zawsze naprowadzają na kolejne tematy. To mi przypomina takiego kandydata do wisielca. Jeżeli, powiedzmy, widzimy w westernach, ktoś tam wisi na drzewie, czy jeszcze nie wisi, no ale powiedzmy jest na jakimś stołku, nie? Ma pętel na szyi, no i tam chce coś powiedzieć, ma związane usta, ręce, no i on się tak wierzga. Jak się tak wierzga, im bardziej się wierzga, to rzadziej spada i praktycznie wtedy sobie dynka. Ale o czym to wszystko świadczy, że nawet oponenci, jeżeli tam coś tak wojują zaciekle, to nie w sumie tylko naprowadzają na temat. Także oni w sobie, nawet ci oponenci, dają, dają nowsze tematy, nowsze sytuacje, zawsze podsuwają jakieś, powiedzmy, argumenty. Albo nawet mi się, albo powodują, że sobie pewne rzeczy przypominam. Także no w sumie bardzo dobrze jest. Także ja ze swojej strony dziękuję Państwu za, powiedzmy, ten udział. I tak, no i teraz oczywiście, jakie plany na przyszłość? Wiecie co? Jakie jest plany na przyszłość? Trzeba przeżyć tą przyszłość. Ale dzisiaj jest tak wszystko zmienne, a to powoduje, że no, trudno coś tutaj planować, tak powiedzmy, a na szerszą skalę trzeba, powiedzmy, jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy i wtedy w miarę tego, co się, powiedzmy, zmienia, a zmienia się zawsze jak w kalejdoskopie, zmienia się w ten sposób, że no, następują jakieś wydarzenia albo coś się dzieje i tak dalej, a więc, że powiedzmy, no, powoduje, że naprowadzani jesteśmy na nowy temat albo coś i tak dalej. Dlatego trudno powiedzieć coś długofalowo, ponieważ no, dzisiaj za duża jest wywrotka. Tematyczna, historyczna, za duża wywrotka taka z bieżących wydarzeń. Widzimy, co się dzieje.
a więc no, wszyscy są poruszeni zawsze tymi wydarzeniami, które są. Niektórzy udawają, że w ogóle nic się nie dzieje, albo się zajmują innymi sprawami, ale zawsze się coś dzieje. No, zadziało się w 2015 roku bardzo dużo. Była nasza telewizja 3 razy na Sejmie Walnym. W maju, w Trzebnicy, na Sejmie Walnym. W Konstantynowie Łódzkim w listopadzie, to tam był już też pan Mariusz Szczytyński i w Wiśniczu oczywiście, 19 i 20 grudnia na Sejmie Walnym. Macie Państwo do dyspozycji na tym kanale Królewska TV bardzo dużo filmów z obu tych sesji, bo one były dwudniowe i w Konstantynowie Łódzkim i ta 11 sesja w Wiśniczu. Widzimy po ilości wyświetleń, że te filmy no, nie cieszą się aż taką dużą popularnością, bo rzeczywiście materiał jest w niektórych momentach nużący. No, nie jest to naszą winą, ponieważ te obrady przebiegały w ten sposób, a chciałam oddać dokument jakby od A do Z, czyli pełne nagrania sesji, które są w przerwach tylko technicznym problemem jakby przecinane, bo karta się kończy, która jest w kamerze, lub jest przerwa. I jeszcze chcę wrócić do podziękowań, ponieważ szczególnie też chcę podziękować osobom występującym na filmach, które brały udział we wszystkich nagraniach. I tu w przypadku Sejmu Wolnego, czy w przypadku sejmików ziemskich jest taka sytuacja, że te osoby z automatu stają się osobami publicznymi, jawnymi. Można nagrywać ich wypowiedzi na Sejmie. Wszystko? Tak, planów nie chcemy zdradzać. Tak. Mamy olbrzymie plany na 2016 rok. Ale trzeba przeżyć. Także, to dobra, to dziękujemy Państwu. Tak, do siego roku. Tak. No, do zobaczenia. 2016.